Dzień dobry, witam Was ponownie po długiej przerwie mojej nieobecności. Z czego ta przerwa wynikała, zdradzę Wam na końcu tego odcinka. No, to będzie troszkę prywaty, a pojawiam się, ponieważ od kilku dni, a konkretnie od 22 lipca, po mojej głowie krążą po prostu setki myśli, którymi chciałam się z Wami podzielić. Trochę w odpowiedzi na Wasze pytania, które licznie pojawiają się pod różnymi odcinkami, głównie pod jednym, pewnie wiecie pod którym, ale też będzie to kilka moich refleksji w temacie rekrutacji i tego, co się wydarzyło, kiedy zobaczyliście wyniki. Przede wszystkim na samym początku chciałam ogromnie pogratulować tym, którzy dostali się do szkół, do szkoły, którą wybrali. To znaczy, że wypełniliście ten wniosek w sposób przemyślany, że wszystko przebiegło po Waszej myśli, że nic negatywnie Was nie zaskoczyło, że pewnie dobrze Wam poszło na egzaminach i pomyślnie dostaliście się do wybranej szkoły. Jednak chcę powiedzieć coś jeszcze. Jest jeszcze jedna grupa osób, której ogromnie gratuluję i którą ogromnie podziwiam. To ci z Was, którzy nie dostali się do wymarzonych szkół. Często nie dostali się do żadnej z wybranych szkół i 22 lipca przeżyli pewnie jeden z najgorszych dni swojego życia. Koszmarny moment, kiedy weszliście do systemu, czy sprawdziliście listy zakwalifikowanych osób i niezakwalifikowanych i zobaczyliście, że nie ma Was w żadnej wybranej szkole. I wyobrażam sobie, że pewnie niektórzy mieli ciarki, niektórzy może płakali, niektórzy poczuli, jak mocno bije im serce, załamali się, stwierdzili, że to wszystko nie ma sensu. Rozumiem każdą z tych emocji i nie dziwię się, bo wyobrażam sobie, jak trudny to musiał być moment. Mam nadzieję, że większość z Was miała wtedy wsparcie jakichś bliskich osób, które gdzieś tam mogły przytulić, wesprzeć dobrym słowem. A to, za co Was ogromnie podziwiam, to to, że nie załamaliście się tak ostatecznie, nie usiedliście w ciemnym kącie, stwierdzając, że to koniec. Tylko zaczęliście dalej drążyć temat, szukać informacji, co teraz zrobić. Czyli zachowaliście się proaktywnie, zaczęliście działać. W tych trudnych emocjach tym bardziej jest to trudne, zdaję sobie z tego sprawę i dlatego chciałam powiedzieć, że jestem z Was po prostu szalenie dumna. I tak jak mówię w tym odcinku, co zrobić, jeśli nigdzie się nie dostałem, na samym początku, naprawdę nagrywając to wideo, miałam nadzieję, że ono się nikomu w ogóle nie przyda. I kiedy zobaczyłam 22 lipca i 23, jak rośnie oglądalność tym odcinkom i zobaczyłam wiadomości w internecie o tym, jak wielu uczniów zostało tak naprawdę bez żadnej szkoły, że nigdzie się nie dostało, to poczułam też ogromny, ogromny smutek. Od samego początku mówiłam tak metaforycznie, że ja postrzegam rekrutację do szkoły ponadpodstawowej jak taki czwarty egzamin ósmoklasisty, że ona jest naprawdę złożonym procesem, skomplikowanym, trudnym. Nie każdy z Was ma super wsparcie dorosłych, rodziców, opiekunów, doradców zawodowych. Różnie to wygląda, w różnych jesteście sytuacjach, a rekrutujecie się czasem nawet do kilku różnych powiatów, czasem potrzebujecie różne dodatkowe dokumenty magazynować, to sam ten proces jest naprawdę trudny. Natomiast to, co się wydarzyło, kiedy zobaczyliście wyniki rekrutacji i przed czym stoi wielu z Was teraz, to okazało się takim wyskakującym zza krzaka piątym egzaminem. I co trudniejsze, nie ma takich jednoznacznych, klarownych, poprawnych odpowiedzi, których mogłabym ja Wam udzielić. Co robić dalej? Tak naprawdę to, co powiedziałam w tamtym odcinku, co zrobić, jeśli nigdzie się nie dostałem, to wszystko, co mogłam Wam przekazać. Rozumiem w 100%, że brakuje tam wielu szczegółowych informacji, jak dokładnie napisać taki wniosek, odwołanie,
ta rekrutacja uzupełniająca, czy będzie online, czy będzie papierowa. Postaram się pokrótce odpowiedzieć na te pytania dzisiaj, natomiast od razu chcę uprzedzić, że no niestety nie będą to super precyzyjne odpowiedzi i nie dawajcie mi proszę za to kciuka w dół, bo to nie moja wina. Zacznijmy od tej procedury odwoławczej, o której mówiłam. To taka procedura, z której skorzystają z Was ci, którzy albo nie dostali się do żadnej ze szkół, ale chcą jeszcze powalczyć w którejś z tych szkół, do której składali wniosek, nie czekać na rekrutację uzupełniającej, tylko właśnie zacząć jeszcze teraz działać i gdzieś tam poszukać szans. Albo ci z Was, którzy dostali się do jakiejś szkoły, ale to nie jest ta ich wymarzona i widzą, że tam niewiele punkcików zabrakło i chcecie jeszcze powalczyć. Co z tą procedurą odwoławczą? Tak naprawdę wszystko, co mogę Wam powiedzieć w tym temacie, to to, co znajdziecie w harmonogramie z terminami rekrutacji. Wspominałam już o tym harmonogramie, podlinkuję go oczywiście w opisie poniżej. Na prawie ostatniej stronie, na stronie 5 tego harmonogramu, w ostatnich tutaj wierszach i na stronie 6, zobaczycie te terminy, które dotyczą tej procedury odwoławczej. Natomiast od razu powiem, że ta nazwa procedura odwoławcza troszkę jest taka, w cudzysłowie nazwa, troszkę upraszczająca. I jak idziecie do szkół zapytać o to, jak wygląda taki proces, to czasem mówią, ale tu nie można składać odwołania, nie ma czegoś takiego. Rzeczywiście, to profesjonalnie przeczytamy, że nazywa się wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. I teraz, po pierwsze, niestety nie ma takiego ogólnopolskiego wzoru na ten wniosek, więc nie mogę Wam podlinkować. Tu weź, wydrukuj, podpisz się, zanieść do sekretariatu i wszystko będzie ok. Dlatego wszystkim z Was, którzy o to pytają, a jest takich pytań sporo, pojawia się w mailach, w komentarzach, w wiadomościach na Instagramie, odpowiadam, że najlepiej i nie mówię tak dlatego, że nie chcę mi się zdradzić Wam sekretnego przepisu, tylko dlatego, że to jest właśnie ten sekretny przepis. Najlepiej jest zadzwonić lub iść osobiście, to jest w ogóle najlepsza opcja, do tej szkoły, do której chcecie jeszcze powalczyć o miejsce i zapytać, co możecie zrobić, co w takim wniosku, takim dokumencie zawrzeć, w takim odwołaniu, różnie to będą w szkole nazywać. Co tam napisać? Czy możecie tylko powoływać się na punkty, na to, że niewiele Wam zabrakło, albo że być może źle zostały te punkty przeliczone, albo że przecież Wy macie więcej niż ostatnia osoba z przyjętych na liście? Czy możecie dodać coś jeszcze o Waszym zaangażowaniu, o tym, jak Wam zależy, o konkursach, w których braliście udział itd., itd.? Dlatego o tym mówię, że naprawdę przez ostatnie dni wysłuchałam dziesiątek Waszych różnych historii telefonicznie i w wiadomościach i wiem, że w różnych powiatach i w różnych szkołach różnie to wygląda i naprawdę warto taką informację zaczerpnąć bezpośrednio w szkole, do której chcecie się odwoływać. I tak samo wygląda sytuacja z rekrutacją uzupełniającą. Znowu, podobnie jak w tym pierwszym etapie rekrutacji, w różnych powiatach różnie to wyglądało. Część powiatów miała systemy elektroniczne, część była na wulkanie, część miała swoje systemy, część korzystała z jeszcze papierowej opcji. Tak samo tutaj, w rekrutacji uzupełniającej, te zasady dotyczące tego, czy to jest elektronicznie, czy papierowo, jaki jest limit tych szkół i tak dalej, to jest indywidualne dla Waszego regionu, Waszego miejsca zamieszkania, więc te informacje też najlepiej zbierać bezpośrednio w tym miejscu. I choć bardzo, bardzo chciałabym z każdym z Was usiąść, no po prostu zrobić to, wesprzeć, poprowadzić za rękę, to nie jestem w stanie tego zrobić. Raz dlatego, że nie mam tej wiedzy, dwa dlatego, że no też się nie rozdwoję i nie mam czasu. Dlatego wszystkich z Was odsyłam zawsze do tego, żeby właśnie zasięgać tych informacji w szkołach ponadpodstawowych lub dzwonić do kuratorium oświaty lub do wydziału oświaty, jeśli w jakimś dużym mieście mieszkacie. Szukać informacji na stronach internetowych szkół. Tam znajdziecie naprawdę rzetelne informacje. I precyzyjne, co najważniejsze. A ta refleksja moja ogólna, którą chciałam się z Wami podzielić po wysłuchaniu tych wszystkich historii, jest taka, że tak naprawdę to, co się teraz dzieje,
to nie tylko taki piąty egzamin ósmoklasisty, ale też ważna życiowa lekcja, taki sprawdzian na to, na ile Wam zależy, na ile jesteście zaangażowani, czy właśnie zrobicie tych kilka kroków, czy działacie proaktywnie, czy walczycie o swoje, czy odpuszczacie. Wierzę, że ci, którzy będą działać, będą dopytywać, nie tylko dadzą sobie szansę na to, żeby dostać się do wymarzonej szkoły, ale przede wszystkim poczują taką satysfakcję, że będą mogli spać spokojnie, że zrobili co w ich mocy. Więc ta najważniejsza rada, którą mogę dać każdemu z Was, to nie bać się, walczyć o swoje i pytać, 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 pytać. A mi serce rośnie, kiedy słyszę na przykład takie historie, że ktoś poszedł osobiście do dyrektora szkoły, mimo że brakowało mu 20 punktów do wymarzonej klasy, uzyskał informację, co ma napisać, napisał dokument i usłyszał, że jest dla niego wolne miejsce i że będzie przyjęty. I takie historie to nie są pojedyncze wyjątki. Ogromnie podziwiam Waszą determinację, wiarę i niezłomność. Jeżeli ktoś z Was też chce się podzielić swoim przykładem, swoją historią, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu, bo to będzie ważne nie tylko dla mnie, ale też na pewno będzie motywacją i inspiracją dla wielu innych, którzy trafią na to wideo. Co jeszcze chciałam Wam przekazać? To, co dla mnie było niesamowite w ostatnim czasie, to patrzenie, jak pięknie się wspieracie w komentarzach pod tamtym odcinkiem. I mam tu na myśli dwojakie wsparcie, bo z jednej strony to, co w sposób oczywisty nazywamy wsparciem, czyli udzielanie sobie odpowiedzi na pytania, dzielenie się informacjami, swoimi doświadczeniami, podpowiedzi, co, jak zrobić. Ale drugą rzecz też chciałam zaakcentować. To, że dzielicie się tą informacją, że nie dostaliście się do żadnej szkoły, albo że no, dostaliście się do takiej, do której nie chcecie iść, to są trudne informacje, a to podzielenie się, wierzę, że wspiera też innych. Pomaga poczuć, że hej, nie jestem w tym sam. Nie jestem beznadziejnym, jedynym przypadkiem, który nigdzie się nie dostał. To jest moja wina, przegrałem życie i w ogóle. Po prostu okej, taka jest sytuacja, inni też są w takiej sytuacji. Tak się wydarzyło, co dalej mogę zrobić? I jednocześnie ja ogromnie żałuję, że nie mogę wesprzeć wszystkich Was tak, jakbym chciała. Odpowiadam na maksymalnie dużą ilość komentarzy, wiadomości na Instagramie, maili, telefonów, jaką jestem w stanie ogarnąć w ciągu doby, mając też inne zobowiązania, inne zadania. Więc równolegle mam też do Was ogromną prośbę, bo wiele pytań się powtarza, żebyście zajrzeli pod to wideo, co zrobić, jeśli nigdzie się nie dostałam. Tam jest mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań. Zobaczcie, czy tego pytania, które chodzi Wam po głowie, już ktoś nie zadał. Być może już kilka razy na nie odpowiedziałam. No i na końcu trudna dla mnie sprawa, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego dawno mnie tu nie było, dlaczego nie nagrywałam. Przyznam szczerze, że nagranie tej serii o rekrutacji pochłonęło ogromną ilość mojej energii. Dużo większą niż się spodziewałam, dużo większą niż byłam na to przygotowana i zwyczajnie musiałam od tego odpocząć. I chcę dać sobie jeszcze trochę czasu, także na przemyślenie, ponieważ u mnie w życiu zawodowym też przez ostatni miesiąc zaszło wiele zmian, którymi pewnie się z Wami gdzieś w przyszłości podzielę, co to za zmiany. I na końcu chciałam się z Wami podzielić tym, że kiedy nagrywałam tą serię wideo, to szczerze mówiąc wypisałam sobie takie powody, dlaczego chcę to robić, dlaczego warto to robić, bo wiedziałam, że będzie to dla mnie ogromnym wyzwaniem. To była pierwsza taka seria wideo merytoryczna, gdzie dzielę się tak publicznie, szeroko wiedzą. Kiedy zajrzałam w te powody, to głównie te powody są takie dookoła, wiecie, że chcę poćwiczyć w ogóle nagrywanie wideo, że chcę w ogóle zobaczyć, jak ustawić kadr, jak to w ogóle zmontować, jak mówić i tak dalej, i tak dalej. Że po pierwsze mam coś do przekazania i nie chcę, żeby to zostało dla takiego tylko wąskiego grona uczniów, których uczę, czy ludzi, którzy przychodzą do mnie na konsultacje indywidualne, ale że chcę spróbować podzielić się szerzej tą wiedzą i przy okazji przede wszystkim spróbować przetestować siebie w tej nowej sytuacji. Więc kiedy teraz widzę, że
są wideo, które mają po kilka tysięcy wyświetleń, 10 tysięcy wyświetleń, 12 tysięcy wyświetleń, to po prostu jestem tak zaskoczona i tak Wam dziękuję za cały pozytywny odbiór, za wszystkie pozytywne wiadomości, które dostaję. Naprawdę każde słowo od Was wspierające jest na wagę złota i mimo, że nagrywanie tych wideo no, wyczerpało mnie i fizycznie, i psychicznie, to było warto. Dla Was było warto. Dziękuję Wam. I trzymam bardzo mocno kciuki za tych, którzy walczą, próbują, dopytują, nie poddają się. Bardzo w Was wierzę. Powodzenia.